Czas Jedi przeminął. Witajcie, widzę na kanale Supergravatron, z tej strony z grę, z Sebu. Witajcie w dzisiejszej teorii, teoria oczywiście o Star Wars. Dzisiaj taki dosyć nietypowy temat, bo pewnie myślicie, no maga mocy, o co tu chodzi, miał być odcinek o Rey. No właśnie tu odcinek o Rey będzie i zanim do tego przejdziemy, to na górze jest ankieta, możecie zagłosować na postać. Wiem, że pewnie chcielibyście wszyscy Snowka, bo nie wiecie kim on jest. Ale ja tego nie zrobię na razie, bo ja co do niego mam większe plany, ale to jest jeszcze tajemnica. Na razie się skupmy na omawianiu Rey, a raczej tego, co ją czeka w ostatnim Jedi. Przebudzenie mocy już było, moc jej się przebudziła. Właśnie o tym chodziło. I tutaj tytuł Ostatni Jedi też pada. I niektórzy pewnie będą myśleć, że chodzi tu o nią, ale nie. Mi się wydaje, że chodzi tu też o Luka, który nareszcie będzie więcej w filmie. Ale o Luku będzie osobna teoria, nie martwcie się. A więc szkolenie Rey. Mi się wydaje, że szkolenie Rey będzie takie bardziej inne niż u Luka, w cudzysłowie inne, że nie wiem, będzie to z przeszkodami, albo będzie po prostu, wiecie, kontrolowanie nad siłą, mocą, emocjami i będzie tam jakaś taka scena, na przykład, w której właśnie Rey, że tak powiem, w cudzysłowie się zawaha i Luke, jak zobaczy tą moc, jakieś wyzwolenie, nie wiem, czy to będzie, nie wiem, przesunięcie głazów, czy coś po prostu, co doświadczył z Kylo Renem. Może to być różne rzeczy, mogę tu sobie spekulować różne rzeczy, ale nie skupiajmy się na tym. Skupmy się na książce, którą będzie trzymać Rey, a raczej będzie ta książka. Ta książka to będzie opis całej historii Jedi. Ciekawe, czy w ogóle coś zostanie przeczytane z tej książki, to jest ciekawe. Raczej wątpię. Ale tam jest właśnie cała historia Zakonu Jedi i tak dalej, jak to wszystko tam jeszcze wcześniej niż filmy. Filmem, a historia historią. I zatrzymamy się tu na chwilę przy właśnie szkoleniu Rey. Bo jak wiemy, Luke jej nie będzie chciał szkolić po którymś momencie tego szkolenia, czyli ona nie zna tego szkolenia, tak jak na przykład ktoś nie zna sprawdzianu, tak jej ona. Z uwagi, że Luke zobaczy w niej coś, nie wiem, złego, możemy tu teoryzować, czy będzie to coś złego, czy będzie tu po prostu ta moc, taka jak u Kylo Rena, może właśnie tu za chwilę dojdziemy do równowagi mocy, spokojnie. Może właśnie ona jest tą, ona będzie tym dobrym, albo i też tym złym, no nie wiadomo, bo w drugim zwiastunie Snoke mówi dosyć ciekawą kwestię do Rey. Znaczy jak on telepatetycznie, a moje piękne słowo telepatetycznie jest, jak ją po prostu mocą tam, wiecie, robi to samo co Kylo Ren, czyli próbuje czytać z główki. Mówi takie zdanie, jak właśnie wypełni swoje przeznaczenie. I mi wydaje się, że jej przeznaczenie, chociaż pewnie dla was to nie, no co ty, Rey nie zabije nam Luke'a, Rey jest przecież dobra, ona ma się stać ostatnim Jedi. Co ty mówisz, chłopie, zastanów się. A ja powiem tak, w tym roku spotkałem się już z kilkoma filmami, nie licząc szybkich i wściekłych, których no niestety nie oglądałem, może sobie nadrobię kiedyś, ale tam ten główny bohater odwraca się od rodziny. Potem mamy Transformersy. Optimus odwraca się od ludzi, ale oczywiście powraca, tak samo jak wcześniej. Znaczy chyba, nie wiem, nie oglądałem, więc tak sobie teoryzuję teraz do tamtego, ale mi się wydaje, że to się dobrze skończyło, tak jak każdy film. I tu może być podobna sytuacja, bo tytuł Ostatni Jedi, już tu o tytule tak troszkę więcej powiem, a Ostatni Rycerz, to jest podejrzane. Ja wam mówię, to coś tu zalotuje kryminałem, ale nieważne. Zajmując się Rey, mi się wydaje, że Rey będzie po stronie Snowka później i będzie z nim walczyć, gdyż Luke odmówi jej, a dla niej może to być cios, że ona, wiecie, przeżyje taką traumę, że kurczę, nie sprawdziłam się, mam jakąś sobie za bardzo dużą moc, nie wiem, zniszczę. I Snowk ją po prostu zmanipuluje do swojej ciemnej strony, czyli kiedyś Sithów, teraz to rycerzy Ren, tak. I prawdopodobnie ona będzie walczyć z Luke'em, no nie wiem, mi się to tak wydaje, że będzie coś takiego. A po stronie swojego dziadka, Luke'a, właśnie stanie
Kylo Ren. I tu by było naprawdę, jakby coś takiego było w filmie, to po prostu ja bym... Nie, wrażenia bym miał piękne. Wiecie, wielka bitwa, dobra ze złem, zło staje się dobro, zło złem. I na końcu powinna być taka scena, że ona po prostu wypełni to swoje przeznaczenie, bo tytuł filmu nosi Ostatni Jedi. A Luke sam mówi, w którymś momencie w jednej scenie, chyba w pierwszym zwiastunie, jak dobrze pamiętam, że czas Jedi dobiegł końca, czyli era Jedi, tych wszystkich rycerzy, się skończyła i chyba czas nadszedł na coś nowego. I właśnie tu zmierzamy do sedna sprawy, czyli równowaga mocy. Równowaga mocy miał ją zaprowadzić Darth Vader, czyli Anakina, ale no niestety przyszedł na ciemną stronę mocy. Cóż, jego strata. Mi się wydaje, że tymi postaciami właśnie będzie Kylo Ren, który przejdzie na dobrą drogę. Na chwilę, ale potem znowu będzie, wiecie, szatanistycznie. Mi się tak wydaje, to jest tylko teoria. I Rey, która prawda będzie była dobra, chciała zostać Jedi, ale jednak była przez chwilę zła, a on przez chwilę dobry. I potem oni się tak zaczną pewnie zastanawiać nad tym, może połączyć te obie siły i wykorzystać je w dobrej sprawie, bo ja teraz tak trochę z innej beczki walę ten temat. Bionicle, jeżeli ktoś kiedyś pamiętał, oglądał, nie, tu nie, jego strata. Niby dla dzieci, no ale jednak fabuła była dość ciekawa, mniejsza z tym. Był tam taki wątek jak połączenie dobra i zła, czyli Makuty i... To a światła, nie pamiętam już jego imienia, człowiek nie pamięta. I tam właśnie było takie coś, że połączyło się dobro ze złem. I tu może być taka sama sytuacja, czyli wiecie, dobro i zło będą współpracować, będą razem, może nie wiem, wiąże się z tego jakiś nowy, nie wiem, zakon lub nie wiem, jakaś nowa zupełnie frakcja albo nie wiem jak to można nazwać inaczej, ale możliwe, że coś takiego będzie, no bo ten tytuł Ostatni Jedi jednak ma coś z nią wspólnego i właśnie tu będzie relacja pomiędzy Kylo Renem, który jest zły, chciał dożyć w ślady swojego dziadka i Rey, która naprawdę nie wie kim jest i też ma to moc i może oni jak połączą te siły, wiecie, dobro ze złem, stawią czoła Snowkowi, ale Luka już może nie być, znaczy nie wiem, jest to taka moja teoria, tak? Że Luke zginie, no bo sam tytuł to już coś by było podejrzane. Chociaż niektórym może się wydawać, że to będzie Rey, ale mi się wydaje, że to tak nie jest. Bo zawsze Luke był określany synonimem Ostatni Jedi, nawet Yoda tak do niego powiedział. Więc wiadomo o co chodzi. Teraz jeszcze drugi temat o Rey. Czyli jej rodzina, bo nie wiemy kto jest jej rodziną. Niektórzy mówili, że jest od Skywalkerów, niektórzy od Kenobich, niektórzy, że jej ojcem jest Ezra. A mi wydaje się, że jej ojcem jest Snoke. Naprawdę, to jest chyba najgłupsze co w życiu powiedziałem. I mi się wydaje, że on może być jej ojcem, no bo najmniej na to, że Snoke miał kiedyś wcześniej żonę i dziecko. Żona uciekła, zostawiła go. On na przykład wdał się w bójkę z Palpatinem, albo z jakimś Sithem, albo z kimś innym, no możemy sobie teoryzować, no i właśnie potem tak wyglądał, nie? A on chciał z niej właśnie zrobić swojego ucznia, a że ona uciekła z tą córką, czyli Rey, to no niestety, ale się przeliczył chłopak, no i niestety nie. Bo on nawet sam mówiąc to zdanie, wypełni swoje przeznaczenie, to właśnie przeznaczeniem Rey, nie czuć zabicia Luka, mi się wydaje, to jest taka teoria, wiecie. Nie wiadomo czy to będzie, to jest tylko moja spekulacja. To właśnie będzie, że tak powiem, to, że ona miała właśnie wypełnić swoje przeznaczenie. Czyli spotkać się ze swoim ojcem, czyli właśnie z Snoke'em. To też może być jej przeznaczenie. Bo on już wcześniej, jako jej ojciec, to dał jej za przeznaczenie, czyli zabicie tego Jedi, chociaż matka ją ukryła. To on i tak, bo zastanówmy się logicznie, po co on chce to Rey? Nie licząc tego, że ma moc. Związki rodzinne. Matka mogła uciec, mogła na przykład, nie wiem, zdradzić go z Luke'em, no to jest taka już sercowa, wiecie, że dlatego on nie lubi Luka. No ale też uwziął się na Skywalkerów i nie chce, żeby Jedi zdzieli.
No i to się sprawdzi, ale Kylo Ren go zdradzi, no bo umówmy się, że on, jak mu wyjawi ten sekret, że Vader był kiedyś też Jedi, to on po prostu dostaje jakieś, wkurzy się, że on tyle lat taił to przed nim, że jego pierwowzór jest szatanem, czyli, nie, przepraszam, jest zły i dobry, o, był zły i dobry, bo już go nie ma. Więc jeżeli chodzi o Rey, to no i to chyba byłoby na tyle, no bo cóż tu więcej spekulować o niej, no. Będzie miała jakiś związek z Kylo Renem. Niektórzy pewnie spekulują, że jest sercowy, ale mi się wydaje, że nie. Z uwagi na to, że na końcu najnowszego drugiego trailera mówi, że potrzebuje pomocy. I właśnie tu będzie pomoc w połączeniu dobra ze złem, czyli złych mocy z dobrymi, i wtedy będzie jak Ying i Yang. Bez Yinga nie ma Yanga. Wiecie, o co chodzi, metafora. Że tak powiem. Bez ognia nie ma wody, bez wody nie wygląda się. I to chyba by na tyle, jeżeli chodzi o tą teorię o Rey i jej, że tak powiem, przebudzeniu mocy, a teraz wypełnieniu swojego proroctwa. Nawet sam tytuł jest czerwony, to już o czym świadczy. Więc cóż, to by było na tyle. Nie zapominajcie kliknąć łapki, komentujcie bardzo mocno ten film. I cóż, to by było na tyle. Trzymajcie się i cześć, pa, pa.